Jest z nami trener Arki Gdynia, pan Dariusz Marzec. Witam serdecznie. Dobry. Panie trenerze, gratulacje. Zaległe spotkanie, zmniejszenie dystansu do rywali, tych wyprzedzających Arkę. Bardzo proszę o kilka słów podsumowania tego spotkania. Przede wszystkim chciałem pogratulować zespołowi za postawę, za to, że nie lekceważymy przeciwnika, tylko wręcz przeciwnie, jesteśmy skupieni na grze i gramy z zaangażowaniem. Cóż, dzisiaj wypada się cieszyć z dwóch rzeczy. Jedno, 3 punkty, zwycięstwo, a drugie, powrót kibiców i ten doping, który na pewno niósł zawodników i który pomógł im w osiągnięciu tego sukcesu. Wszyscy się cieszymy z tego, że kibice pojawili się na stadionie i tak jak powiedziałem, to jest nasz 12 zawodnik i razem myślę, że dobrniemy do celu. No dzisiaj praktycznie królem polowania był jeden zawodnik, Maciej Rusowek, który strzelił 3 bramki, ale chyba cały zespół zasłużył na słowa pochwały. Cały zespół, bo tak jak mówimy, 0 z tyłu, kolejny mecz, to jest bardzo ważne. Jest ta odpowiedzialność, a z przodu udało się, no miał jeszcze okazję Aleman, miał okazję Markus, no teraz mówimy, Markus nie podszedł kiedyś do jedenastki, to było lepsze od jedenastki, spokojnie, spokojnie. Ważne, róbmy to, co mamy robić i wszystko będzie dobrze. W kontekście tego, że było to zaległe spotkanie i zmniejszyliśmy dystans do 1 punktu, no ten mecz niedzielny z Widzewem to chyba jeszcze bardziej podnosi w tym momencie stawkę. Powtarzam cały czas, stawka już jest podniesiona naprawdę wysoko i zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę. Pozostały nam 4 kroki. 4 kroki i musimy wszystko zrobić, żeby się nie potknąć, żeby te kroki postawić takie pewne i wtedy będziemy zadowoleni. Życzymy w takim razie udanej i szybkiej regeneracji i powodzenia w niedzielę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest z nami trener gości, pan Dariusz Dudek. Witam, trenerze. Dobry wieczór, witam. Panie trenerze, bardzo proszę na początku o kilka słów podsumowania tego spotkania. Na pewno można gratulować Arce zwycięstwa, 3-0 po raz kolejny. Drugi mecz rzędu przegrywamy 3 bramkami. Mecz bardzo trudny dla nas, mamy swoje tam problemy i trudno jest grać nam co 3 dni, mając tak wąską kadrę. Mamy sporo kontuzji, wypadł jeden, drugi, trzeci piłkarz, nie chcesz operować tymi nazwiskami, bo one się ciągle powielają. Natomiast najważniejsze dla nas jest to, że ten zespół się utrzymał w tej pierwszej lidze i to był główny nasz cel. Te 17 spotkań, które nie przegraliśmy, pokazywały, że mamy w naszych szeregach dobrych piłkarzy, ale musimy być wszyscy zdrowi i pracować w 100% na każdym treningu, bo wtedy dopiero możemy zwyciężać. Dzisiaj się tak niestety nie stało. Mieliśmy też pomysł na ten mecz. Niestety też, jak mówię, szybko stracona bramka. Moim zdaniem też, jeżeli sędzia dałby faul, to by się nic nie stało i tutaj ogorzały. Stracił piłkę, no, straciliśmy dosyć szybko bramkę, mówię, ten plan można powiedzieć uległ w gruzach szybko. Druga rzecz, że też mamy już trochę spokoju i chcemy testować tych naszych młodych piłkarzy, wiemy też, że ten pro junior system też jest ważny, natomiast to jest taki też dobry czas na to, żeby przejrzeć tą kadrę i zobaczyć, jak to będzie w przyszłym sezonie, bo na pewno ten zespół musi się wzmocnić i to jest taki czas dla nas, żeby zobaczyć, jakich mamy piłkarzy i kto w tym klubie będzie grał w przyszłym sezonie. Tyle, dziękuję.